Halo, halo, witam bardzo serdecznie z tej strony kanał Lankor i oczywiście co środę patch notes'y 19 lutego. W końcu są patch notes'y, na które najbardziej czekam, bo wychodzi Succession LAN. No już wyszła, nie umiem doczekać się, aż wypróbuję to na swoim girze, na swojej postaci. Ale najpierw oczywiście patch notes'y. Udało mi się nieco wcześniej z pracy wyjść, tak więc od razu przechodzę do tematu, tak więc... Zobaczmy sobie, jakie eventy dla nas przygotowali. Oczywiście, jak do tej pory było ze wszystkimi sukcesjonami, tak samo jest do LAN. Czyli jeżeli będziemy sobie levelować lankę lub macie na danym levelu, to możecie otrzymać te oto nagrody. Oczywiście one się stakują, tak więc jak bijecie level 60, otrzymacie wszystkie te nagrody. I to się zalicza oczywiście do jednej klasy, czyli jak zrobicie dwie lanki, to jedynie jedna z nich otrzyma nagrodę. Ta, która najszybciej zleveluje. Kolejne to jest czwarty rok. Obchodzimy czwarty rok BDO, tak więc przygotowali dla nas też mały event. Przyznam szczerze, że w zeszłym roku był o wiele większy, a dzisiaj w tym roku jakoś tak bardzo skromniutko, bo mamy coś takiego jak Playtime Challenge, czyli wystarczy być zalogowany na te 2 godziny i otrzymamy wszystkie te nagrody, czyli Golden Seal of Panto, i to możemy wymieniać bodajże na. Wydaje mi się, że to były boksy, ale nie ma tutaj napisane. Nie napisali. Golden Seal of Panto możemy zbierać i potem musimy pójść do NPC-ka, ale nie wiem, dlaczego tutaj też nie jest napisany NPC-k i dopiero u niego możemy zobaczyć nagrodę w takim razie. Wydaje mi się, że to są Shakatu boksy, ale coś tutaj chyba troszeczkę zapomnieli się. W każdym bądź razie event drugi to jest Gratitude of the Black Spirit, czyli zgaterowania, grindowania oraz złowienia ryb. Będziemy dropić coś takiego jak Fourth Anniversary Thanks, Fourth Anniversary Love. I to będziemy mogli razem połączyć i otrzymamy coś takiego jak Together Until the 100th Anniversary. I to kosztuje milion, to sprzedajemy po prostu w sklepie i dostajemy milion za to. Mam nadzieję, że drop będzie troszeczkę lepszy niż z pozostałych takich itemów. Bo ostatnio tak trochę rzadko one dropią, no ale zobaczymy. Zawsze coś tam troszkę więcej pieniędzy. I Festival of Horses, czyli tak jak mówiłem w zasadzie chyba w poprzednim, kiedy wychodził, tak? Wydaje mi się, że to było 12, że wychodził nowy kalendarzyk i tam były itemy pod konie, levelowanie koni. No i faktycznie. Chyba wykrakałem, że jest taki evencik, czyli od dnia dzisiejszego będą dropić takie itemy jak Brilliant Crimson Fire Flower, Fruit of Yanaros, Mysterious Blue Conch. I dzięki tym itemom będziemy mogli sobie próbować tier 9, czyli będziemy mogli sobie levelować kursery. To jest o tyle dobre, że w porównaniu do tych zwykłych itemów, co można zrobić w grze, te dają plus 2%, tak więc o połowę mniej trzeba tych itemów, żeby spróbować, żeby zrobić tę dziewiątkę. No i odpowiednio, Crimson to jest do Dooma, Fruit to jest do Pegaza, a Mysterious Blue Conch to jest do jednorożca. Tak więc jeżeli ktoś lubi konie, a znam parę osób, które uwielbia trenować i próbować wbijać te dziewiątki, na pewno będzie zadowolone, o ile już nie są zadowolone. Kolejna to jest Boost Three Ways. Czyli Mount X plus 50%, czyli jeżeli będziemy trenować konie, mamy 50% więcej doświadczenia zdobywają te koniki. Kolejna rzecz to jest zwiększona szansa na zdobycie wyższego tieru konia, kiedy będziemy je łapać. Również pojawiają się tier 6. No właśnie, to o tym powiedziałem, czyli ter to jest właśnie o to, że pojawiają się dzikie konie level 6, czyli można będzie je łapać. Oraz Time for Imperial Delivery, czyli jeżeli będziemy wymieniać te konie minimum 15 level na Imperial tokeny, to będą one dawać nieco więcej. Tak więc tutaj możecie zobaczyć, tier 5 będzie dawał 10, a daje bodajże 5, czyli jest zdwojona szansa. I tutaj jest napisane, że można praktycznie u każdego Stablekeepera. I co tutaj jeszcze jest? Aha, czyli będziemy mogli sobie coś wymieniać za te Imperial Training Delivery, czyli za 45 Horse Emblem Box,
Tutaj będzie można Granvere, Feeder, Champrons i tak dalej, czyli gear dla konia niebieskiej zdobywać. O, będzie można oczywiście, o, za 360 można sobie tier 8 konia zdobyć, tak więc bardzo dobre, to czyli warto zbierać. Czyli warto te konie wymieniać i te tokeny przytrzymywać. No i na przykład sobie trafić tier 8, dobre, dobre. Wydaje mi się, że to już wszystko, a nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Tak jak było to 2 albo 3 tygodnie temu, znowu poprawili tę kostkę. Czyli pozmieniali troszeczkę te nagrody na nieco lepsze. Zobaczmy, czy są tu jakieś lepsze. Z tego co widzę, Lynch Family Treasure to jest boksik, coś jak Szakatu. Czy jest coś tutaj jeszcze lepszego? I ona fragment się pokazuje. Golden Backpack to chyba kosztuje 3 miliony. Można sprzedać normalnie w sklepie. Finto Sweet Juice, czyli do levelowania chyba Strength. A co z losowych będzie? Golden Koalanat. No tak, troszeczkę poprawili. Widzę, że pojawiły się nieco itemy, które normalnie nie są, ale też nie są aż takie super drogie czy rzadko spotykane. Tak więc no, można sobie znowu polosować o wiele lepsze itemki. Tak więc nie zapomnijcie, 3 razy dziennie będzie można. I to by było wszystko. Pojawiła się nowa zawartość, została odnowiona quest, jeżeli chodzi o Kama Sylwię, jedynka i dwójka bodajże. Jeżeli tak, jeżeli macie starą wersję, możecie ją dokończyć do tej pory, ale jeżeli ją usuniecie, to będziecie musieli zacząć tą nową ścieżką, czyli nie będziecie mogli wrócić do starej, tak więc jeżeli chcecie jeszcze kontynuować starą, nie wiadomo, która jest łatwiejsza, wydaje mi się, że ta druga będzie łatwiejsza. O, będzie prawdopodobnie wybór, czy chcecie grindować, czy raczej tam szukać rzeczy, tak jak to było w głównym questie, który pozmieniali. Tak więc do wyboru, do koloru. Jeżeli osoby zrobiły tego main questa, to wydaje mi się, że te itemy, które tam będą brakowały, otrzymamy na mailu, tak jak to było wcześniej. Nie wiem, czy takie coś będzie, czy będzie coś brakowało, ale wydaje mi się, że nie. O, i tutaj jest napisane, że w trakcie tego questu, jeden z questów będzie to, że będziemy mogli lecieć balonem aż do Grany. Jestem ciekaw filmików, jak to będzie wyglądało. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o chat group, tam trochę pozmieniali, że rekomendacje, czyli te takie pucharki, które się zbiera po lewej, czy lajki, to one będą resetowane co 3 miesiące. I w zależności od tego, ile ich zbierzecie, będzie rozdawana co 3 miesiące mała nagroda. Czyli od 22 kwietnia, czyli za 2 miesiące bodajże, prawdopodobnie każdy dostanie tytuł tymczasowy za uczestnictwo. Wydaje mi się, że wszyscy, bo tutaj nie jest napisane, czy tam top 10, czy top 100, ale chyba wszyscy. A więc tutaj można sprawdzić, co to jest ten chat group. Tutaj było to opisywane, czyli można dołączyć do różnych czatów. Ej, jak pomagacie, czy tam w ogóle dyskutujecie, to osoby, które widzą ten czat, mogą wam dać lajka. Chyba 3 lajki każdy może dać dziennie. No i one zostają jakby przez te 3 miesiące i takie pucharki dostajecie, chyba powyżej 10 już jest ten złoty puchar i potem możecie zdobywać coraz więcej w zależności, czy jesteście pomocni. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o system, czyli została dodana opcja, że będzie można cofać usunięte przedmioty, czyli jeżeli przypadkiem usuniecie swoją tetksarkę czy pendandę, będziecie mogli ją sobie zwrócić, nie będziecie musieli pisać do supportu żadnych ticketów i możecie to odzyskać w zasadzie od razu. Nie wszystkie przedmioty będzie dało się odzyskiwać, bo podejrzewam, że traszy, jakieś takie drobne przedmioty to nie wchodzą w rachubę, ale chodzi o takie droższe, wydaje mi się powyżej 10 baniek. Liver to chyba też będzie można zwracać. Tu pisze tylko, że pewne przedmioty będzie można w ten sposób zwracać, tak więc tylko uwaga, że co miesiąc będzie można cofać te przedmioty 2 razy, czyli jeżeli usuniecie coś, to w danym miesiącu będziecie mogli to robić tylko 2 razy w miesiącu, potem to się resetuje każdego pierwszego miesiąca.
Oczywiście macie na to 30 dni, czyli po 30 dniach od usunięcia nie będziecie w stanie odzyskać tego przedmiotu. Tak więc zostaje wam albo support, no albo tracicie ten przedmiot bezpowrotnie. Poprawili jakieś lagi, jeżeli chodzi o autonawigację do NPC-ków. Nie wiadomo, co tutaj jest w ogóle nie jest sprecyzowane. Jeżeli chodzi o wierzchowce, to koszt naprawy staminy oraz zdrowia wszystkich z wierzchowców zostało zmienione z 15 silvera do 500 za każdy 1% odnowiony. Jeżeli chodzi o statki, to koszt cannonballi został zmniejszony z 10 tysięcy do 1000 za jeden. Tak więc drobne nerfy, drobne buffy. Jeżeli chodzi o zmiany, to Witch i Wizard otrzymali tutaj buffki. Jeżeli chodzi o damage, tak więc tutaj możecie zobaczyć, że w zasadzie wszystkie skille dostają troszeczkę więcej procentowo damage'u. Wydaje mi się, że to też chodzi o PvP. No, wiem, że bardzo dużo osób narzekało na Succession, jeżeli chodzi o Witch Wizard, tak więc to zostało poprawione. Tutaj skille są wszystkie wymienione. Jeżeli gracie Witch Wizardem, to ja polecam wam samemu się zbliżyć z tym tematem, bo niestety mi te nazwy nic nie mówią, czy to jest dobre, czy nie, czy poszli w dobrą stronę. Musicie to wszystko sprawdzić. Valkyria też dostała drobne zmiany, ale to tylko poprawki, gdzie nie mogło używać pewnych skilli. Wizarda też troszeczkę się pozmieniało, osobno od Witchki. Striker coś tu ma. Też drobne zmiany. Elanka oczywiście ma tutaj zestaw questów. Jeżeli chodzi o Succession, musimy zrobić drobny quest, a niedługo się dowiem, jak to działa. Pondering on Death. Trzeba zrobić drobny quest, tam się resetuje skille i wtedy dopiero można korzystać z Successiona. Tak więc zobaczę za chwilę, jak skończę omawiać te patch notes. Guardian też ma drobne zmiany. Zmiany w przedmiotach. Czy jest tu coś ciekawego? No, czyli zmieniły się tutaj ceny, widzę, logi. Maksymalna cena z 7,5 do 9800. Usable Scantling 25 000 do 32 800. Nie wiem dlaczego, ale po przerobieniu Scantlingi wychodzą gorzej w porównaniu do samych czystych logów. I dalej chyba to nie pozmieniane jest. Przynajmniej tak było wcześniej, jak tam robiłem te scantlingi, chociaż wiadomo, losowo można 1 do 3 chyba zdobyć, ale no wychodziło i tak gorzej cenowo. Hard Pillar, Acacia Sap, czyli takie wszystkie, jeżeli chodzi o drzewo, to zostały tutaj poprawione ceny. Troszeczkę więcej można zarobić. Zostały zmienione też ilości, jeżeli chodzi o Ancient Relic Crystal, Forbidden Book, Scroll Written in Ancient Language oraz Mansion Voodoo Doll. To są przedmioty, których się robi scrolle na memorki. Teraz będzie można je kupować maksymalnie 50, a wcześniej było tylko 10 za jeden raz, czyli można będzie robić zakupy cenowe powiedzmy na 50 sztuk, a nie tylko na 10. Mogliby to zwiększyć na do 150, trochę za mało. Tak więc przeszliśmy chyba do wszystkiego. No tutaj są drobne zmiany, jeżeli chodzi o tekstury, usunięte problemy. Tak więc jak zwykle tego nie będę omawiał. No ale została oczywiście ostatnia sprawa, czyli jak zwykle sprawdzamy sobie. Nie ma per shopu? Musi być per shop update, tak. Time for Succession, oczywiście, że musi być. Czyli Combat Skill X znowu się pojawia, 10 tysięcy pereł. No i tutaj możemy kupić oba te scrolle. Czyli to działa tak, że macie jakąś tam postać na 6-2, a chcecie zagrać sobie powiedzmy Kunoichi, to ten scroll pozwala wam przełożyć combat pointsy oraz level na tą Kunoichi, a wasza stara postać odzyskuje level tej Kunoichi oraz no, zamienia się to wszystko, tak więc jeżeli ktoś się znudził swoją klasą, może szybko, troszeczkę drogo, ale szybko może zmienić sobie level oraz combat pointsy. Tutaj mamy Dream Horse Dream Pack za 6370, czyli dodatkowo Cronstone 500, zmiana skilli oraz reset całego wierzchowca, czyli wszystkie skille można zresetować. No i ten koń jest resetowany do levelu 1. Dodatkowo bonusy tutaj możecie zobaczyć, tu jest troszeczkę gorszy za 5390. Kurde, jakoś tak.
Chyba bym wody musiał się napić. Tracę powoli głos. A kurde, ile dopiero mówię? 15 minut, dziwne. Chyba niepotrzebnie zaraz po pracy skoczyłem na te patchnocy. No ale dobra, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Cursor z Dreampack za 2730. I tutaj jest Izaro Riding Crop. Między innymi discount kupon 10% na wszystkie przedmioty. Strange Monster Pet Pack, czyli za 2200 możecie wylosować jeden z tych petów. Chyba najlepszy by był ten, bo można go jakby może kopulować ze wszystkimi innymi. No i tutaj w zależności od tego, jaki macie RNG, może wam wypaść od tieru 1 lub do 4. 4 to jest maksymalne, czyli najszybciej zbiera te przedmioty. A tutaj macie w sumie opisane oraz no LAN Succession Pack. Czyli nowy outficik dla LAN, plus dodatkowo możecie sobie kupić jakiś premium outfit raz z tym. No i tutaj małe bonusy. Mam nadzieję, i też, że tak jak tu jest napisane, że mogę kupić ten outfit osobno, tak więc za niedługo sobie sprawdzę. Tu jest nieco gorszy zestaw lub inny, że tak powiem, bo z Value Packiem oraz Kama Sylwią, plus takie bonusiki. On kosztuje w zasadzie podobnie, tylko tam 200 perełek mniej około. No i pojawiają się memorki oczywiście, Artisia memory, przepraszam, czyli zwiększają jakby regenerację o 5, jeżeli używamy memory fragmentów, lub 50, jeżeli będziemy korzystać do tego broń. Kakao Cash za 10 tysięcy i tutaj chodzi o to, że dostajecie za to bonusy, bo i tak czy siak musicie 100 euro na to wydać. No ale dodatkowo jeszcze Value Pack Kama Sylwia oraz Book of Old Moon na 7 dni. No i możecie zrobić 4 takie zakupy na konto. Tak więc no 400 euro. Nie wiem, czy ktoś tyle wywali, ale może zdarzają się takie osoby. No i za lojalki 100 lojalek możemy sobie tym razem przez cały tydzień otrzymywać Cronstone razy 3, Wox Krysze razy 1, Saunil Siege Captain razy 1 oraz wow, 2 Item Collection Increase Scroll. No na pewno trzeba to skupować, bo Item Collection Increase Scroll nigdy za mało. Tak więc dziękuję bardzo wam za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, to zachęcam do zostawienia suba, lajka. I przypominam, że zrobiłem Discorda tylko i wyłącznie pod YouTube'a albo streama, czyli to jest taki bardziej prywatny Discord. Jeżeli macie ochotę, zapraszam. W opisie jest link do tego Discorda. Wystarczy w niego kliknąć i zostaniecie dołączycie do tego Discorda, tak więc będziecie mogli mieć troszeczkę lepszy ze mną kontakt. Mam nadzieję, że to troszeczkę pomoże. Tak więc dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się następnym razem. Yo, yo.